Hej, cześć, witajcie, z tej strony Glatis, zapraszam was bardzo serdecznie na unboxing Pixelboxa. Pixelboxa kwietniowego, ale w tym miesiącu będzie troszeczkę inaczej, ponieważ w tym miesiącu otworzymy sobie dwa Pixelboxy. Z tego względu, że niestety przeprowadziłem się, nie ze względu, że się przeprowadziłem, niestety, tylko niestety, tak to bywa, jak się niestety przeprowadza, że jedna paczka ląduje na nowy adres, druga paczka ląduje na stary adres i trzeba czekać na starą, żeby ktoś ją po prostu wysłał. Więc w tym miesiącu mamy dwa do otwarcia, mamy i kwietniowy, i majowy w jednym filmie. Zobaczymy, co będzie ciekawego, no i cóż, zapraszam do oglądania. Także pierwszy Pixelbox, oczywiście mamy też kostkę, która będzie może w ewentualności potrzebna. Standardowo rozrywamy sobie całego Pixelboxa. Wow, sporo fantów. Ja go sobie tu przestawię, pozwolicie. Tak się zastanawiam w sumie, jak to zrobić, bo szukałem nowego miejsca troszeczkę do pokazywania wam i nie wiem, czy go trzymać tutaj, czy go trzymać gdzie. Może będziemy to robić po prostu w ten sposób, że będę sobie to w ten sposób rozpakował. Mamy papierek, który nas nie interesuje. Siup, papierek sobie wyrzucę tam, co by nie było. A najpierw ja, czy jest to uchwyt? Microscope, zoom, smartphone. O, czyli jest to po prostu zoom do telefonu. Coś, co można założyć na telefon i będziemy mogli sobie dzięki temu zoomować aparat, z tego co rozumiem. Myślę, że na większe odległości mogłoby być całkiem fajne. Już mi się, widzę, przyda moja kostka wspaniała. To sobie odłożę, ponieważ oczywiście wszystko jest pewnie oryginalne, jako że jest tutaj logo Discovery Channel, to zakładam, że po prostu nie jest tutaj przez przypadek, tak? Dobra, możemy sobie otworzyć te wszystkie fanty. To jest zoom. Wygląda trochę jak tani plastik z Chińczyka. Okej, ale ma nawet latarkę. Urządzenie dosyć małe, jakby nie patrzeć. Tutaj zakładam, że wkładamy sobie telefon w to miejsce tutaj, pomiędzy. Zaciskamy sobie, no i w tym miejscu możemy sobie... Nie wiem, czy wy będziecie to widzieć. Będziecie to widzieć. Możemy sobie odpalić to. Niestety działa to strasznie topornie. Te plastiki są strasznie różne jakościowo. O, widzicie, świeci sobie. Może nie do końca jakoś super ostro, ale widzicie, że sobie świeci taki bajerek. Nie wiem, czy szczerze mówiąc będę z tego korzystał, ale zobaczymy z czasem. Dobrze, naklejka. Gotuję, bo lubię. Nie za bardzo, powiedzmy, coś, co mnie interesuje. Mamy bileciki na... Okej, na Ptak Warsaw Expo, które już było, więc to nas też nie interesuje. Okej, to jest jakaś duża figurka. Mamy koszulkę. Koszulkę też wam oczywiście postaram się pokazać w większej troszkę wersji. Na chwilę obecną nie będę jej zakładał. Wow, Half-Life 3. I want to believe. Czyli chcę wierzyć. Koszulka, która wygląda naprawdę spoko. Koszulka, którą na pewno będę mógł nosić, bo jakby nie patrzeć, po części Pixelbox co miesięcznie mnie ubiera, więc to jest naprawdę fajne, że nie muszę sobie żadnych ubrań kupować jako facet. Kobiety mogą mieć trochę ciężej, więc jeśli jesteś kobietą i kupujesz Pixelboxa, to pewnie tak kupujesz ubrania. Możesz dać w sekcji komentarzy oczywiście. Dobra, mamy cztery czy więcej? Cztery podstawki pod napoje. Bazinga, nie wiem, czy będziecie to dokładnie widzieli. Bazinga, o, widzicie teraz wszystkie odbicia, o Boże, nie, najgorzej, muszę to jakoś pod kątem dać. Bazinga, tu mamy drugie Bazinga i to też jest takie Bazinga, takie samo, to jest takie Bazinga. Tylko podstawki pod kubek, jeśli by ktoś chciał w ogóle wykorzystać. Dobra, mamy breloczek, gotuję to, co lubię, czyli tak jak w poprzedniczkach, czy moja mój luszczanek złapie wam to ostro. Nie ma ochoty. Trudno. Przypinka nas niezbyt interesuje, jeśli chodzi o Pixelboxy. Za to to widzę, jest troszeczkę upchnięte. O, dobra. Pudełko nas nie interesuje. Interesuje nas zawartość. Czyli Jesse Pinkman. Widzę, że chyba to jest collectible figure, czyli po prostu figurka do... Boże, no po prostu do kolekcjonowania, tak? Nie wiem, czy kogokolwiek będzie to w ogóle interesowało, jeśli chodzi o Breaking Bad. Jeśli ktoś ogląda oczywiście serial, to pewnie będzie go to interesowało w mniejszym albo większym stopniu. Widzę też, że z tyłu są Walter White, Jesse Pinkman i Saul Goodman.
Nie znam żadnej z tych postaci. Niestety z tego względu, że serialu nie miałem jeszcze przyjemności oglądać, słyszałem, że fajny. Możecie też mi dać znać, czy w ogóle polecacie Breaking Bad, czy nie, jeśli chodzi o sam serial. Jest on, jest maska, nie będę tego zbytnio wyciągał, bo to nie jest coś, co mnie zbytnio będzie interesowało, będzie ładnie wyglądało na półce, a nie jest to niestety wsuwane i mogłoby się rozwalić, już bym tego po prostu do tego nie wsadził, więc jako coś takiego kolekcyjnego będzie sobie pewnie stało gdzieś. No i cóż, to by było tyle, przejdźmy do drugiego Pixelboxa. Okej, okay, drugi Pixelbox, czyli Pixelbox majowy, z tego co kojarzę, mogłem pomylić je oczywiście kolejnością, bo nie wiem co w którym jest, bo sobie nie spoileruję. Mamy Pixelboxa, znowu go sobie oprę w ten sposób, mam nadzieję, że nie jest to zbytnio problematyczne. Dajcie znać, czy w ogóle w tym miejscu wam to nie przeszkadza. Dobra, o, w tamtym jest karteczka, w tamtym nie było karteczki. Dowiedzmy się, co w ogóle mamy. Miękki twardziel Marvela, szklanka z pajęczyny, klucz do serca Ironmana, najgroźniejsze drzewo w lesie, znak, że jesteś godny. Dobra, to jest chyba marvelowska paczka, z tego co się domyślam. Poprzednia jest w sumie taka trochę naukowa, bym powiedział. Okej, okay, tu jest... Aha, zniżka na wejście gdzieś, to tak dosyć standardowo mamy. Wow, od czego by tu zacząć? Od tego, powiedzmy, Deadpoola. Czerwony Deadpool, taka maskoteczka jest, bardzo fajna. Mieczyki ma, mogłabym mieć troszeczkę lepiej zrobione, ma z tego prostego takiego materiału, który jest po prostu przyszyty i nie jest to nic nadzwyczajnego, ale uważam, że naprawdę fajna. Pong. Tak trochę mi się kojarzy z takimi skutkami, co się w aucie trzyma i sobie po prostu skaczą. Proszę bardzo, w ten sposób. Ale jest licencjonowaną maskotką Marvela, więc nie ma co narzekać, ona sobie może tu stanąć w tym miejscu w tej chwili. My sobie możemy dobrać się do kolejnych rzeczy. Okej, okay, to jest mała rzecz, to jest przypinka I'm Worthy i to jest z Banhammerem, bardzo śmieszne, z Banhammerem Thora. Nie za bardzo to też widać, ale przypinka to nie jest coś, co nikogo nie interesuje zbytnio. Dobrze, tu mamy jeszcze jakąś małą rzecz. To jest co? To są nakładki na klucze, dobra. To są nakładki na klucze z logiem. To jest Kapitana Ameryki i Ironmana. Kapitan Ameryka, czyli oczywiście ta tarcza, jego maska Ironmana. Tyle. Mamy też naklejkę, dosyć standardowo. Jakiś tam powiedzmy symbol I'm Worthy. Tak samo jak w przypadku przypinki. Mamy koszulkę, czyli to co jest troszeczkę w czymś ubrudzone, niestety. Znaczy nie to, że jest ubrudzone, tylko coś się po prostu przyczepiło do koszulki. I koszulka jest I'm Groot. Say my name. Dobra, Groot, czyli coś, czego ja nie miałem okazji oglądać, podobno jest to chyba troszeczkę nowsze, jeśli chodzi o uniwersum Marvela, albo jakieś inne uniwersum, możecie dać znać, chętnie się dowiem, będę mądrzejszy. I'm Groot. Jest Say My Name. Całkiem fajna koszulka. Więc myślę, że sobie też w niej na pewno pochodzę. Obydwie są czarne, więc różnorodności zbytnio nie ma, ale większość koszulek, jakby nie patrzeć, są czarne z Pixelboxa. Czasami trafiają się w innych kolorystykach i to jest fajne takie urozmaicenie, jakby nie patrzeć. Dobra, skoro tak, to to możemy wywalić. Mamy ostatnią rzecz, czyli kubeczek. Kubeczek jest Marvela. Komiksowy. Komiks. I tu sobie użyję kostki. Skoro do pierwszego używałem, to do drugiego też mogę sobie użyć śmiało. Myślę, że nie będzie większego problemu. I to jest kubek. To widać, to czuć, że to jest kubek. To jest kubek z pajęczyny, inspirowany oczywiście Spider-Manem. Jeśli ktoś by nie znał Spider-Mana, dobra, kto nie zna Spider-Mana? Okej, okay, każdy na pewno zna Spider-Mana. Jest kubeczek, jest dosyć wysoki, więc będzie można się czegoś ciekawego napić. Czy coś tu jeszcze jest? Nie ma. The Amazing Spider-Man, dobra, nie wiem czy jest to inspirowany... Wiem, że są różne maski Spider-Mana i nie wiem czy to jest jako oryginalna z tam pierwszej edycji, zakładam, że nie. Tam z różnych lat różne te maski wyglądają i ta akurat jest inspirowana, nawet nie wiem szczerze mówiąc którym, bo nie jest napisane. Jest napisane Made in China i nie za bardzo do mikrofalówki i zmywarki, więc jeśli macie to nie używajcie w zmywarce, bo pewnie wam zejdzie całe logo czy coś. W każdym razie to by było na tyle, jeśli chodzi o te wszystkie rzeczy. Całkiem okej. Okay. Mi się zawsze najbardziej podobają koszulki, bo jest to jednak jakby nie patrzeć ubiór, ale podoba mi się na pewno też w paczuszce tej, kubeczek, bo to... Lubię rzeczy praktyczne, lubię rzeczy, z których mogę korzystać, a kubeczek jest jak najbardziej praktyczny, Deadpool jest jak najbardziej praktyczny, troszkę mniej praktyczny jest na pewno... troszeczkę mniej praktyczna jest figurka z Breaking Bad, nakładki na klucze, których się w sumie nie używa aż tak często. Podkładki, podkupki, umówmy się, że
pół używalne. Mogę sobie taką podkładkę, na przykład patrzcie, gdzie jest Bazinga? Tu jest Bazinga. O, tu jest Bazinga. Mogę sobie odbazingować. Proszę bardzo. Come on. Dobra, i teraz możemy sobie Deadpoola przesunąć. Możemy położyć sobie Bazingę. Kubek. Kubek bardziej tak. I jesteśmy usatysfakcjonowani tym wszystkim, co się tu dzieje. Ja dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeśli tak, oczywiście możecie zostawić łapkę w górę. Standardowo nikogo nie zmuszam. Pozytywne oceny czy negatywne zawsze są mile widziane. Komentarze również. Szczególnie jakbyście mi z częścią tych rzeczy dopowiedzieć, bo wtedy staję się mądrzejszy. Dzięki serdeczne za obejrzenie tego unboxingu. Trzymajcie się ciepło. Jeśli byście chcieli kupić, oczywiście Pixelboxa, linki w opisie. No i cześć!